słychać. A ty się tak do mnie nie przytulaj, dobra. Bo to tam małżonkowie młodzi mają się przytulać. No dobrze. Spokojnie. A kiedy można? Już? No to pomóż mi trochę. Grzegorzu i Agnieszko. Chcielibyśmy tutaj z żoną życzyć młodej parze wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia. Żebyście jak najdłużej żyli bez stresu. I oby każdy dzień był lepszy niż poprzedni. No i wszystkiego co najlepsze. Jeszcze raz. Tu się patrz do telewizora. Ty kochanie, masz pierwszeństwo. Możemy? Jesteście wspaniałymi ludźmi. Dobrze zacząłeś. No. Agnieszko i Grzegorzu, w dniu waszego święta, waszych zaślubin, życzymy wam wszystkiego najlepszego. Zdrowia, wytrwałości, szczęścia, miłości. Jak najwięcej radości. Dobroci spotykali w swoim życiu i pamiętajcie, że zawsze we dwójkę łatwiej znieść wszelkie przeciwności losu. Trzymajcie się zawsze razem, tak jak do tej pory. Trzymamy za was kciuki. My chcieliśmy życzyć państwu młodym wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia, spełnienia marzeń, żeby żyli w zgodzie, żeby wszelkiego rodzaju kłótnie po prostu obgadywali, tak? Bo nie sposób się pokłócić i nie odzywać się do siebie przez tydzień, tylko trzeba to obgadać, pogodzić się. To zaczynaj. Agnieszko i Grzegorzu, dziękujemy za zaproszenie na tą wspaniałą imprezę. Też byśmy was zaprosili, ale już po. Jesteście wspaniałymi ludźmi i przyjaciółmi. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Dużo miłości i cierpliwości do końca życia. No pociechy z przyszłych dzieci. No i wszystkiego najlepszego od Adama i Haliny. Dziękujemy wam za zaproszenie na tą waszą piękną uroczystość. Jestem przeszczęśliwa, że znalazłeś sobie taką dziewczynę, która jest po prostu przesympatyczną, przemiłą osobą. Mam nadzieję, że będziesz dobrym mężem, dobrym tatą, czego ci życzę z całego serca. Życzę wam wszystkiego dobrego w życiu. Tak, i synku, tyle. Tak, synku, wujek, tata, wujek, dziadek. Życzę jeszcze jednej rzeczy, że chcę, by wam te dzieci samolotów nie czepiały. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I super.